Siemanko ludziska, tu Sali-san, witam was w Soulcarze. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, dziewczynki, chłopaczki, kobietki, mężczyźni, wszyscy co lajkują, subskrybują. Jestem bardzo wdzięczny, że w jakiś sposób mi pomagacie, a ja dzięki temu mam ochotę dalej kontynuować, bo tak czy tak bym kontynuował, bo lubię Soulcara, lubię kontynuować naszą mili wariatkę. No i oczywiście naszą przygodę. I praktycznie teraz jestem prawdziwym lektorem. Okoraki są, wąsik jest. Teraz będzie jeszcze bardziej zabawniej. Okej, możemy kontynuować. Udena. Kamerowy niszczyciel. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę ci ufać. Pomóż mi, proszę, także następnym razem. Okej. Zresztą, że pomogę. Zobaczcie, jakie fajne śmiecie dostaję. O ile dostanę? Sekunda. Challenge, tak, wspomnienie kupię. Tutaj jesteś. Dobrze, że jesteś. Mam prośbę. Jest taka kukła, król Walw Gonga. Sprawia wrażenie inteligentnej. Ona nie tylko potrafi mówić, nawet okazuje swego rodzaju sympatię. Oczywiście nie wiemy, na ile takie kukły mają coś w stylu duszy. Przypuszczam jednak, że mają coś podobnego do karty pamięci, na której przechowują dane dotyczące emocji. Mówiąc krótko, potrzebuję takiej karty pamięci. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że znajdują się na tym wysoko rozwinięte AI. Dasz radę? Dobrze. Potem przynieś mi rejestrator danych, nieuszkodzony. Próbuję taką seksowną kurde karkę udawać. Nie wiem, czy mi się uda. No, próbuję. Plagiusz. Szczęście, nieszczęście. Przekazujesz plagiuszowi ukrytą skrzynię. O! Coś takiego? Zobaczmy, co tutaj znajduje. Plagiusz zaczyna pośpiesznie otwierać skrzynkę. Plagiusz otwiera inną skrzynkę. Są tam świetne rzeczy. W bezpośredniej sprzedaży nadal można uzyskać dobrą cenę. Chyba się pomyliłem. Przykro mi. Ale jeszcze nie. Coś musi tam jeszcze być. Co prawda nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale coś tam jeszcze było. Muszę sobie przypomnieć, przecież niedługo nastąpi mój powrót. Odezwę się, gdy sobie przypomnę. W takim razie musisz mi znowu pomóc. Tak. 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 Hej, dlaczego nie odpowiadasz? Proszę, powiedz, że mi pomożesz. Tak. Nie. O, Jesus Gwen. O nie. Zbliżenie tonu. Nowe kukły. Tutaj jesteś! Co jest z tą kukłą? Z moją kukłą? Nie było jej! Nie kłamię! Czy to jest mój? Jak brzmiało to słowo, które nauczył mnie Gladys? Los! To chyba los! Co do taty? Udawanie jej to jest masakra. Zwyczajny pachor. Współczuję, nie ma taty to ja. No ale mamy. Okej, czy ja tu mam jeszcze jakieś. Coś tu mam. Czy to nie ma maksymalne PD? To jest PD. Zostawię sobie, bo przydam się bardziej exp. Jeszcze zniszczę.
rozłożę sobie te elementy, bo tego nie potrzebuję taszczyć. Tu jeszcze coś mam, ale tu jest ten. Okej. Okay. Lecieć. Tu na szaleń czy to zrobić. No, zobaczymy. Tam jakaś grupka się pojawia, chociaż wątpię, ale przyda się chociaż, wiesz, przynajmniej jakaś osoba tam, już nie mówię, że musi być ich wiele. No, coś tam się zbiera, fajnie, przynajmniej będzie można z jakimiś osobami pójść, przynajmniej nie będę musiał tego robić sam. Zawsze najlepiej jakąś grupę sobie znaleźć. Może oczywiście to jest solo, ja też nie mam nic przeciwko solo, chociaż solo trudno i często jest tak, że o, czasem się zginie. Znaczy, powinno nawet nie czasem. No, ale powinno być nawet lepiej, chociaż Valve Gonga nie jest takim strasznie mocny, ale dojście do niego też może po drodze mogę zginąć, więc może być problem. Ale widzę, cała grupka się zbrojowała, bardzo fajnie. Czterech sobie poradzimy, bez problemu. I będzie ubaw, ubaw! Superowa. Przepraszam, mam chrypę. Coś tam na tym się leży. O, coś tam wczytuję, już mi odostałem, no na wyjściu, no jest taki. Dalej. No i bardzo fajnie. Zwłaszcza te hipki się wszystkie zbierają, bo potem fajnie można ich rozwalić. Są trochę odporne, zwłaszcza ten magiczny grubasek z Starstalką. Nie wiem, co on chce przeciąć, ale chyba na ten mięcho. Zetnego z nóg. Już leży. To jeszcze jakieś stworki. Chodź tu. Patrz, nie chcę do mnie iść. Zium. Moją kosę nie ma. Nie ma silniej. Co będą leżeć? Przynajmniej mamy stelę, która używa heala. Jej! Normalnie. Często jest tak, że trafiam na stelę, która za healę nie chce leczyć. Taka stela, która się pojawia i umie leczyć. Ło, na wagę złota. Kart pamięci z zebrania i mieliśmy też jakąś rzutkę, ale widzę, że zebraliśmy, to fajnie. Przynajmniej od razu teraz sobie zbiorę wszystko, co mi jest potrzebne do questa. Musiałem tą ławkę rozwalić, silniejszy ode mnie. Auć. Spadł na mnie ten kamol.
Taka Wirwin zrobi. Go normalnie zesunęli. Spam skilli! I leży człowiek. Stworek rozłożony. Na części pierwsze. A widzę, jakiś poziom dostałem. No, zastanawiam, że później dodam. Kul wam w gonga! No chodź. Na szaleńczym. Zadam sobie to. Cisnę, cisnę, cisnę i cisnąć nie umiem. Ła! Auć! Cholera! Bolało. O, tam ktoś nas opuści. O, 18 HP! O kurde. Jak ja to przeżywam, to ja nie wiem. Nie wiem, że mam tą stelę, kurde, bo ja cię kręcę. O, się dali, dawaj dupka, dawaj dupkę. Pamiętajcie, chcecie uniknąć czegokolwiek od przedmiotów? Dupka to jest najlepsze miejsce. Tam into dupki, ale najlepsze miejsce, które możesz się nie bać, że dostaniecie jakieś obrażenia. Bo jeszcze na to, że on często atakuje z przodu. Jego ataki zawsze są frontalne, więc najlepiej się utrzymywać z tyłu. A kurde. Znowu to zrobił. To uderzenie w ziemię. Bardzo trzeba uważać, bo te uderzenie ziemi ma, nie wiem, taki promień, że nawet jak stoicie z tyłu, to potrafi oberwać się od tego. Więc na pewno musicie uważać też. I po krzyku. Jakieś... jakie fanty, schemat nawet, ale ją obdarował. Muszę podziękować się. Muszę podziękować za tego heala. Bo to było najważniejsze. Heal jest ważny. No, a tamtym co wyszło, to prawdopodobnie po prostu już skończyło mu się wskrzeszacze. I jak giniecie, nie macie wskrzeszaczy, to praktycznie nikt was nie podniesie, bo nie ma czegoś takiego jak wskrzeszenie w grze, że może ktoś was podnieść. Więc trochę jest. Po prostu
Gra jest okrutna. Co my tu mamy? Achievement świetnie przygotowany, okej. Ty montaż to pestka, of course. Brzydzę, ale nie boję. Brzydzę się. Przecież. Mam się brzydzić? No, przecież się nie boję. Okej, bit. Roznosiciel chorób. Czy udało ci się zlikwidować wszystkie kukły? Dziękuję. Członkowie powinni mieć teraz chwilę spokoju od fantomu. Ach, szukasz mnie? Dziękuję ci. Chyba nie było więcej strat. Możemy odtworzyć tę kartę pamięci przy użyciu naszej maszyny i przyjrzeć się jej. Mam nadzieję, że proces pozwoli nam wyjaśnić emocje kukieł. Oh, yes. Aha, to znowu ci, którzy chcą zostać kukłami. Teraz mam jeszcze prezent dla szanego Edgara. A? Chwileczkę. Dlaczego tu są tylko pliki audio? Muszę mieć też inne. To... Szalony Edgarze! Kocham cię! Och, Edgarze! Czyli to tylko strata czasu? Na chipie są zapisane tylko słowa kukieł. Nic nie pouzyskaliśmy, ale to pomimo wszystko dobra robota. Ja! Widzę, że tam nie tylko jakieś audio. Jakieś romanse, kurde, na tym audio są. Coś takiego. Gwiezdne naczynie. Lili! Kiedy sortowałem swoje rzeczy, odkryłem coś niesamowitego. Tutaj, patrz! To pokazuje ci bardzo stary klucz francuski. Zapomniałem o nim. Pomyśl tylko, jak bardzo byłem zaskoczony, kiedy nagle go znalazłem. Tak. Dlaczego taki stary klucz francuski jest czymś wyjątkowym? Dostałem go od ojca, kiedy zdałem egzamin na mechanika. Mój ojciec też był mechanikiem. Zawsze miał go przy sobie, jako talizman. Ale któregoś razu go zgubiłem. Na szczęście, znalazłem go podczas sprzątania. Co za radość! Kiedy odpowiedziałem ojcu o tym, że zgubiłem jego prezent, ten się tylko zaśmiał i powiedział tak. Widocznie nie potrzebujesz już klucza francuskiego. To znaczy, że stałeś się prawdziwym mechanikiem. Właśnie tak powiedział. Ojciec ucieszył się, że jego syn, Tom, czyli ja, został prawdziwym mechanikiem. Tutaj chcesz go wziąć? Chcesz go wziąć? Mogę wziąć, bez problemu. Nie wiem po co, ale... Co prawda jest już stary i zużyty, ale chętnie ci go podaruję. Zapewnie nie znajdziesz dla niego żadnego zastosowania, ale wiesz go, ale weź go. Jako znak naszej przyjaźni, okej? Widzisz, że to ma dobre intencje. Przyjmij ten prezent. Ach tak, znalazłem jeszcze coś innego. Kartę z gwiazdą. Nie mam pojęcia, dlaczego leżała przy kluczu francuskim. Być może należy do tej gry w karty kolekcjonerskie, która ostatnio jest taka popularna? Chyba wszyscy w moim wieku grają w tę grę. Masz. Weź bez obaw. Sprawdźmy. Być może mam dla ciebie coś jeszcze. Jeśli nic nie powiesz, to da ci więcej staroci. Powiedz mu, że musisz już iść. No, bo zaraz kudy nas obwaruje, a potem będziemy całe EQ zawalone i tak będziemy musieli to sprzedać, albo zniszczyć i... Na co nam to? No dobrze, a więc wracam do pracy. Zawołam cię, jeśli będę miał coś nowego. Lili, słyszysz mnie? Mówię do ciebie bezpośrednio w twoich myślach. Właśnie jest to zabronione, ale nie miałam innego wyjścia. To pilna sprawa. Dziwne, wyczuwam u ciebie soul sanctum, który nie należy do ciebie.
Czy możesz przypadkiem... Czy może przypadkiem dostałaś ostatnio coś dziwnego? Przykładam ci do głowy stary klucz kacuski i dziwna karta Ottawa. Naczynie i znak Soul Sanctum. Nie sądziłam, że miałaś już kontakt z Soul Sanctum innego człowieka. Z czasem chciałam ci powiedzieć nic na ten temat, ale przyspieszę to. Przedmioty, które dostałeś dla innych, co prawda nie mają żadnego znaczenia, ale dla ciebie są bardzo ważne. Mają ci pomóc w obudzeniu twojej specjalnej siły. Po włożeniu znaku Soul Sanctum do naczynia możesz na nowo formować Soul Sanctum. My, Aetari, nazywamy to Kroniką Akaszy, w skrócie AK... 47. Wszystkie emocje i wspomnienia Soul Sanctum zostają umieszczone w naczyniu. W ten sposób się objawiają. Przyjdź do mnie, żebym wprowadziła AK. Czekam na ciebie. Odwiedź się cicho. Okej. Okay. Więc odwiedzę. Jak dobrze potrafisz panować nad siłą Akaszy. To jedyna rzecz, która nas interesuje. A więc umiejętności Akaszy. Co można powiedzieć o umiejętności Akaszy? Są to specjalne karty kolekcjonerskie, które dają różne statystyki, różne pasywne statystyki, różne umiejętności, także i aktywne. Możliwość też fuzjowania różnych kart, dodawania nowych kart, przemieniania kart starszych na lepsze, żeby ulepszać na lepsze poziomy. No i też możemy stali usunąć, gdzie mamy po prostu je w kartach Akaszy i chcemy je po prostu z powrotem z nimi coś robić. I mamy tutaj właśnie dostęp do samego toma. Jak widzimy, są dwa elementy. Karty gwiazdy, czyli karty, które są potrzebne do tworzenia też kart i oczywiście specjalny item, który daje nam możliwość robienia specjalnej właśnie tej karty, tak? Karty, która po prostu bez tego po prostu nie może być stworzona. I jak widzimy obrazek NPC-ta akurat to ma. I mamy właśnie pasywne i też jest aktywne. Pasywne działają to w ten sposób, gdy już umieszczymy je w talii kart Akaszy. I na przykład na pasek pod na przykład jedynką. One automatycznie będą już aktywne i nie musimy je załączać. Tylko jeśli spełniamy warunek, to będziemy dostawać z nich korzyści. On akurat daje co minutę PZ 1%, czyli HP będzie się 1% HP będzie regenerował się co minutę. Więc naprawdę jest ciekawa ta karta. Mamy możliwość jeszcze ją ulepszenia, czyli możemy zdobywać procent. Procent zazwyczaj się zdobywa poprzez karmienie innymi kartami, które zdobędziemy. Prawdopodobnie w fuzji. I dzięki temu możemy zwiększać PD. Będziemy potrzebować jeszcze karty Lubicy, czyli tego przemiany. Czyli musimy zdobyć 10 takich kart, żeby przemienić na jedną taką. Lub wydropić, możemy czwarta też. I praktycznie możemy potem przemienić go na lepszy poziom. Który będzie potem już dawał na przykład PZ już 2%. No i oczywiście za każdą przemianę jest też wymagana pieniądze. Tu akurat mamy za darmo, więc sobie go stworzymy. Ok. No i tak właśnie mamy sukces. Stworzymy kartę. I możemy sobie ją dodać. Robimy użyj. One dodają się do talii Akaszy w ten że użyj umiejętności Akaszy, by zdobyć charakterystyczną umiejętność. Użycie umiejętności Akaszy są usuwane z ekwipunku, a Akasza PDA wracają do stanu sprzed fuzji. Umiejętności dodawane są do drzewka umiejętności K pod Akasza. Użyjemy
I one się znajdują teraz na AK, czyli gdzie są umiejętności, przełączamy na AKarze. No i mamy tutaj Toma, przeciągamy sobie na pasek. I od tej pory będzie on działał. I tak potem możemy zdobywać różne karty. Karty można zdobywać w różny sposób, czy to przez quest, czy to przez na przykład różne dungeony, typu właśnie takie jakieś solowe, typu Steel Grave, czyli tam grobowiec, też przez dungeony. Zazwyczaj się mogą trafić karty, one, czy w sensie nawet nie karty, tylko komponenty, żeby stworzyć tą kartę. I im po prostu większy sobie trudności, tym bardziej mamy szansę, że możemy coś dropnąć. I to też nie tylko NPC-ty, ale też i przeciwników, czyli normalne stwory i nawet bossy. I co najlepsze, mogą być też aktywne karty, że pojawiają się NPC-ty na przykład i rzucają jakiś czar. Są to jakieś zazwyczaj albo może buffy leczące, albo jakieś atakujące, albo jakieś zakładające różne statusy, które czasem mogą przewagę nawet w walce dać. No i też nawet mogą być nawet bossy, które zwalczyliśmy, typu ten wielki wilk, typu właśnie na Valve Gonga i tak dalej. Też mogą się pojawić, jeśli będziemy mieć kompony, możemy stworzyć. Naprawdę wiele tutaj można zdobyć kart i prawdę mówiąc, karty w Soulcarze są bardzo ważne, bo one dają naprawdę duże przewagi i warto je zbierać, zwłaszcza jeśli są naprawdę ich przynajmniej statusy dają jakieś bardzo fajne rzeczy. Proszę o krypę. Okej, możemy lecieć. Gwiezdne leczenie. Jego Soul Sanctum zostało teraz zapisane na tej karcie. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że tak łatwo to wykonać. To na pewno dzięki Tomowi. Moc przeznaczenia i więzi za każdym razem przerasta moje wyobrażenia. Jeśli się zdecydujesz użyć gotowej Akaszy, wówczas ona w całości należeć do ciebie będzie. Oznacza to, że twoje Soul Sanctum będzie coraz potężniejsze. Dowód Soul Sanctum, który tworzy Akasza, jest ukryty na całym świecie. Może on należeć do osoby, która jest ci bliska albo przyjaźnie do ciebie nastawiona, ale może też być przedmiotem, są sanktum osoby, która jest dla ciebie wrogo nastawiona. Tak jak mówiłem. Aby zapisać swój sanktum, koniecznie potrzebujesz mocy Akaszy, są sanktum innej osoby. Jeśli znajdziesz podobny przedmiot, wróć do mnie, wydrukuję ci nową Akaszę, która da ci siłę. Będę ci stale towarzyszyć. Będzie ci stale towarzyszyć. Twoje jeszcze nieokreślone, ale nieśmiertelne są sanktum. Okej. Okay. Czyli za każdym razem, jak macie jakieś nowe karty, wracacie do niej i sprawdzacie sobie, co ta karta może dawać. Czy jest warta tego, czy nie. I można ją karmić innymi kartami, czy też się sprzedać i tak dalej. Dowód niezawodności. Hej! Przyszedłem mi do głowy świetny temat do mojego reportażu. Tym razem mówię na serio. Mam dowód korupcji z Gwiezdnej Lidze. Proszę, pomóż mi, proszę. Obiecujesz, że pomożesz? Jasne, już obiecuję. Nic obiecuję, nie. Widziałem, że mi pomożesz. To mogło być największy reportaż mojego życia. Tak to jak, tym razem chodzi o grudniowe złoto. To jest nagroda za specjalne zlecenie Gwiezdnej Ligi. Te misje specjalne są zlecone przez Gwiezdną Ligę. Jeśli gdzieś grasuje Soul Ball lub będzie jakiś problem, ktoś powinien się tym zająć. Misje specjalne często pochodzą od niewalczących członków Ligi lub od cywilów. W ten sposób rozwiązywane są problemy, którymi oni sobie nie radzą. Ale na pewno też wiesz, że Gwiezdna Liga ma mało członków, żeby się tym zająć. Dlatego Liga publikuje zlecenia. To od ciebie zależy, czy możesz, czy nie. Możesz pomóc albo nie reagować, ale jeśli pomożesz, wtedy otrzymasz specjalną nagrodę. Gwiezdna Liga nagradza za misję specjalną walutą, grutinowe złotem. Możesz za nie kupić towary Ligi, do których w inny sposób nie masz dostępu. No to jest ten shop, którego często możecie spotkać w dungeonie. I też jego
tokeny. Każde pojedyncze gruntowe złoto ma własny kod, dzięki czemu nie może zostać sfałszowane. I o to chodzi tym razem. Dowiedziałem się, że ten kod nie działa prawidłowo. Oznacza to, że w obiegu są fałszywe tokeny. Co więcej, podobno zostały one sfałszowane przez Gwiezdną Ligę. Podłożyli przynętę, żeby usunąć problemy. Ale ta przynęta jest nieprawdziwa. Nie sądzisz, że coś tu śmierdzi? Mówisz jej, że nic się nie dzieje. No, na pewno on jest facet. Czy kobieta? Co? Oczywiście, że to śmierdzi. Jak najbardziej. Mówię ci, to śmierdzi na kilometr. Na kilometr. Pomów mi, proszę. Potem już nigdy więcej cię nie zdenerwuję. Dziękuję. Spotkanie z tobą to najlepsze, co się mi się mogło przytrafić. Zbierz dla mnie gruntowe złoto. Za pomocą o aparatu do śledzenia kodów można sprawdzić gruntowe złoto na podstawie kodów identyfikacyjnych. Błagam się, to naprawdę ostatni raz. No, na pewno. A potem będzie znowu ostatni raz, a potem będzie ostatni, 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 ostatni. No, na pewno. Okej. Oksivus? Tu się psiu! Tylko wypróbować. Witam! Dobrze, że jesteś. Dostałem od kompanii handlowej nowy produkt. Chcesz go obejrzeć? To nowy magiczny but kompanii handlowej. Można nim handlować wyposażenie albo innym sprzętem. Jest całkiem łatwy w użyciu. Po prostu bierz go w rękę i uderz nim o przedmiot. Używając go można uzyskać wszelakie rodzaje przedmioty. To dobra metoda pozyskiwania przydatnych materiałów. W dzisiejszych czasach trzeba samemu zadbać o materiały. Dlatego ten młot jest magicznym młotem. Musisz jednak pamiętać o tym, że możesz go używać tylko raz. Potem potrzebujesz nowego młota. W sumie to taki jednorazowy młot. Kompania pracuje nad wytworzeniem stabilniejszego młota. Ale postępy są marne. No cóż. Być może chcą więcej zarobić na tym modelu. I dlatego się nie śmieszą. Oprócz tego kompania handlowa sprzedaje też większy magiczny młot. Ma on więcej możliwości zastosowania niż zwykły młot. Można demontować nim nawet kilka przedmiotów jednocześnie. Wybór jednego z nich pozostawiam tobie. Jeśli chcesz większy magiczny młot, po prostu poinformuj kogoś z kompanii handlowej. Oczywiście za użytkowanie też jest pobierana opłata. Dobrze. A więc, teraz dam ci magiczny młot. Kurde. Przestań ciągle powtarzać magiczny młot. I ten zegarek jako prezenty handlowe. Znalazłem ten zegar jakiś czas temu, ale chyba jest powróty. Spróbuj rozłożyć go na części. Przestraszysz się. Okej, czyli mamy możliwość demontowania poprzez magiczny młot. Zajmiemy darmowo od Xivusa. W sklepie też można zakupić go. Chyba nie u niego. U innego handlarza. I praktycznie klikam sobie tutaj zdemontuj i mamy do wyboru, możemy sobie potem wybrać, który na przykład przedmiot chcemy zdemontować. I bardzo się to przydaje, zważywszy na to, gdy na przykład jesteśmy w dungeonie i mamy zawalony zawalony ekwipunek, a chcielibyśmy jeszcze przyjąć jakieś elementy, które leżą, a nie możemy ich wziąć, to zazwyczaj często jest tak, że wyrzucamy to. No i potem elementy nie mamy, związane kasy nie mamy, szkoda. Ale dzięki takiemu młotkowi możemy w każdej chwili zdemontować rzecz. Dlatego jest to przydatne, bo dzięki temu jeszcze uzyskamy te elementy i coś z tego jeszcze mamy, niż po prostu wyrzucamy to. Więc warto mieć to przynajmniej w ekwipunku. Tak więc zepsuty zegarek zniszczymy i dostajemy z tego przedmiot. Akurat tu mamy do misji. I czy to nie jest duża pomoc? Wykorzystaj ją zawsze. W rzeczywistości najbardziej przyda się Soul Energikom. Dlatego interesy idą nie najlepiej. Mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym klientem. Być może już wiesz, że można zdemontować BSW i wyposażenie. Do czego potrzebne są zdemontowane części? Co prawda to tajne, ale podobno w strefie miejskiej jest wspaniała osoba, która może dla ciebie stworzyć każdy przedmiot za materiał. Oczywiście, że jest. Gdy poprosisz, tę osobę zbuduje dla ciebie ze zdemontowanych części broni Soul Gangików lub wyposażenie. Haha! No, czyli crafting ogólnie.
No to wracam do pracy. Bardzo ci dziękuję. Hej, Xivius, widziałeś może mój zepsuty zegarek na rękę? Chciałam dzisiaj zanieść go do zegarmistrza, ale nie mogłam go znaleźć. Zegarek na rękę? Nie mam pojęcia. Na pewno nie wiesz? Nie mam pojęcia, naprawdę. Lily, czy ty coś przede mną ukrywasz? Czy tak jest? Przyznajesz Yomi ostrożnie, że Xivius użył go jako nowego elementu testowego. No, to ja wracam do pracy. Xivius, ty! Ta. Wspaniały Xivius, który wiecznie komuś podpierdala rzeczy i nie pyta się. Jesus. Okej, to chyba wszystko tu mamy. Zobaczymy sobie, co my tam jeszcze mamy. Bo zdobyłem jakieś elementy. Tu mamy jakoś seta. Broń, no. Krytyczny, tu chyba to będzie nawet fajne. Nie pedal, to nic. Działa pusu. Zostawimy sobie to. Widzę, że ludzie tutaj już sprzedawają za pewną cenę. Sobie to zarejestruję. Akurat nie potrzebuję. Schemat na pierśnik maszyny. Dla Haru. Nam się sobie nie przyda. Widzę, że też elementy dużo różnych wymaga. I właśnie jeśli chodzi o te schematy, właśnie potrzebne wam do kraftowania są. Żeby skraftować bardzo fajne sety. Ja to akurat wystawię. Widzę, że ostatnio się za tyle sprzedało. Wstawię sobie to. I tu mamy bardzo fajny naramnik opusu. 205, różnica jest naprawdę kolosalna. PD nawet też daje. Bardzo, bardzo fajny naramnik. Bardzo mi się to przyda. I widzicie, dostaliśmy te za darmo magiczne młoty. Możemy zdemontować. Robimy sobie ciach. Ciach. I widzicie, od razu jest zdemontowany, bez problemu. Ja sobie jeszcze akurat jestem w mieście, więc sobie zdemontuję to przez normalnego serwikarza. Coś jeszcze mam tutaj. Nie jest UPD, ale tutaj widzicie, seta to też jest. To sobie założę, bo będę bardziej odporniejszy. I teraz sobie tutaj ciach, ciach, ciach. I ciach. Zmontujemy. Okej. Możemy lecieć. Tutaj mamy wszystko, tak? Może potańczymy. Te moje w ogóle te okularki są takie zajebiste, że ja cię kręcę. Przydaje się mi się jak lektor. Okej. Czyli mamy pierwszy. Przeczucie. Czy ma jakaś grupa może jest? Może nie ma, może jest. O, ktoś tam jest. Urodzy. Czyli mamy jakieś osoby uciekła. Tak za długo jest wyszukiwanie. Chociaż na normalny może było tak samemu. Może ktoś tam przyjmie się. Albo nie. Pójdziemy sobie sami, bo tam specjalnie potrzebujemy. To będzie jest to main quest. Co zrobimy? Widzę to jakieś poległe. Przeczucie. Całe szczęście, że jeszcze żyjesz. O, wsparcie! Całe szczęście! Ale poplułem, które? Rezygnacja. Czuję, że zbliża się koniec. Nie odczuwam już żadnego bólu. Dla mnie już jest za późno. Teraz.
Już nic nie widzę. Przynajmniej możesz jeszcze oddychać i mówić. To nie temat do żartów. Nie macie o mnie, niektórzy jeszcze żyją. Proszę, uratuj ich. Tutaj jest bezpiecznie. Zaczekaj tu. Przyślę kogoś tak szybko, jak to możliwe. On będzie usilnie czekał, aż ktoś go uratuje. Pa. Udawanie poległego. No, zajebista robota. Czy tak dawno nie zdychałem? I na temat tego, tak jak gram sobie tą mili. Jeśli znacie na przykład lepsze buldy i wydawanie na przykład do skilli, które mógłbym wydawać, czy nawet lepsze, bo na pewno są lepsi gracze tam z was, którzy grają mili, to można czyli podrzucić w opisie albo coś na temat jakiegoś builda ciekawego, którym mógłbym się przydać, bo też nie jestem pewien, czy dobrze wydaje. Bo może nawet jeden, ktoś z was naprawdę dobrze gra, więc albo buildy, jakieś statusy, które najlepiej na przykład warte są uwagi dla Lili, czyli na przykład te, które na przykład władować do na przykład krytyków, ataku, rozbijania tego armora. Może wiecie coś na temat jakichś takich właśnie tych. Zostawcie po prostu w opisie, jakbyście coś tam chcieli na przykład dodać na temat mojego sposobu walki czy coś. Będę bardzo zobowiązany, dzięki temu przynajmniej ja się też nauczę i przynajmniej dzięki temu możemy też współpracować, żeby mi się na przykład lepiej grało. Tak więc dzięki z góry i dalej będziemy poszukiwać GL. O, działy ratunkowe! Jestem uratowany! Rezygnacja. Dobrze się spisałeś, teraz jesteś już bezpieczny. Czy jesteś wzmocnieniem? Ach, dziękuję. Tu te grzykogły są naprawdę ogromne. Wyglądają, jakby chciały się z nami tylko zabawić. Cały czas słyszę w głowie ich cichot, te potwory. Czy życie ludzkie nie ma dla nich żadnej wartości? Ale teraz się wycofam. Nie chcę tutaj zostać ani sekundy dłużej. W drodze powrotnej napotkasz rannego. Ja teraz nie mogę się nim zająć. Zaprowadź go z powrotem do strefy miejskiej. Ach, jasne, naturalnie. I powiedz mi, czy zostało tam jeszcze wielu ludzi? O, ile mnie pamięć nie myli. Została jeszcze jedna osoba. Proszę, uratuj ją. Jeden. To za mało. A, jasne. O ile nie dedła, to pomogę. Jeśli nie, to na pewno trupa nie będę sombrał. Czy nie będę ciągnął go. Tam się stworki. Łapcie ta kosa. O, to jakiś mocniejszy. Auć. Teraz widzę jakieś klauny. Wiecznie pełno klaunów. Te lalki klaunowate. Takie, nie lubię klaunów. To są straszne. Strasznie się śmieją. Są takie bezduszne. No, ale tutaj tak latają po tej szkole. No, szkoła. Raczej nawet, no może to nie szkoła, tylko szpital. Znaczy wiem, jacy są pacjenci. Wszyscy są pomyleni. Ubierają się w kolorowe, dziwaczne rzeczy. W kratki. Łach. No, moja Lili miałaby nosić czegoś takiego. Pogrubiałbym. A to miało być takie zabawne, ne? Klam powinien się śmiać, a śmieje się ze mnie. Padłaś z wrażenia. O, kolejny. Aaaa, nie, nie pochodź bliżej.
Muszę stąd odejść. Nie chcę już widzieć żadnej kłogi. To trochę irytujące. Zachowuj się jak dorosły człowiek. Dziękuję, że mi pogotowałeś, ale już może nie dam rady. Kończę z tym i poszukam pracy, która nie ma nic wspólnego z walką. No tak, dla kogoś takiego jak ty, ucieczka może być jakimś wyjaśnieniem. Wyjściem. Znajdź pracę, do której się nadajesz. Ale fuch. Przegrałaś. Aby zapłacić. Kukło dziwy. I jeszcze ma kurde w zębach jakiś ten. Jeszcze dynamit. No, przyjęknie. To był jakiś wybuchowy koleś. Teleportacja, o, czyli. Też bym chciał. Chodź tu, mazgaju. Gdzieś tam poleciał. No, próbuj, próbuj, teleporterze. Nie lubię klaunów. Dlatego właśnie nie lubię klaunów. Są krwiożercze, złe i nic dobrego z nich nie jest. Żryj ta kosa! Klany jest laj! Wcale nie są śmieszne. Udawali. Okej. Okay. Stąd eksmitować. Gdzieś to są one? Udało się uratować tylko kilka osób. Większość już nie żyła. Co? Naprawdę? Gdy przybyłaś, było już za późno. Ale ponieważ część przeżyła, na dziś musi to wystarczyć. Klucz. Chyba lubi robić sobie jaja z ludzi. Teraz naprawdę nie mam ochoty pokazywać temu Edgarowi. Kiedyś byłaś w podróży. Przyszedł list od klauna. Chce się z tobą spotkać i napisał, gdzie masz się udać. Treść jest następująca. Znajduje się tam pole magnetyczne, przez które nie można przejść. Istnieje jednak sposób, aby je przekroczyć. Trzeba nosić symbol poddanych klauna. On zaprasza cię na prywatne przyjęcie dla dwojga. Pozyskaj przepis. Jak miło, w końcu jakiś powód, aby go odwiedzić. Ile czegoś z dżentelmena na tym, ten czubek w sobie. Wydaje mi się, że to może być pułapka. Chcesz naprawdę przyjąć jego zaproszenie? Im więcej ludzi tam przyjdzie, tym większa będzie liczba ofiar.
pójdę sama. Pozostali powinni zająć się pacjentami. Tak, tak, będzie lepiej. Tym razem również daj z siebie wszystko. Of course. Na pewno wszystko dam. Uła. Okej. To ja myślę, to będzie dzisiaj na wszystko w tym odcinku. A ja dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że dalej się wam podoba te moje wypocinki. I oczywiście na za Willi wariatkę. Subskrybujcie, lajkujcie. Jak coś w opisie, jeśli macie jakieś komentarze. Bo bardzo wasze mi to pomaga. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej, hej!